Raz, dwa, trzy, nagrywamy, nagrywamy, nagrywamy. Cześć Wam, witajcie w kolejnym filmiku u samozwańczego profesora, który nie skończył podstawówki. W dzisiejszym filmiku zajmiemy się takim tematem. Panewki. Często słyszę u Was takie sformułowanie, że panewka bez zamka, czyli taka tutaj, nie ma tego takiej wypustki, że taka panewka bez tej wypustki, ona łatwiej może się obrócić. Zastanówmy się. Niestety jest to straszna bzdura i kiedy czytam, patrzę na takie wypowiedzi, to aż mnie serduszko boli i oczy bolą, że to czytam, albo uszy bolą, że słyszę takie stwierdzenia. Więc w dzisiejszym odcineczku wytłumaczę Wam, dlaczego jest to nieprawda, jak działa w ogóle to, że panewka jest osadzona w korbowodzie, czy tam w łożysku, w bloku silnika, bo zasada jest taka sama. I dlaczego ta wypustka nie ma na celu utrzymania tej panewki i po co ona jest w takim razie? To po co oni ją tu wstawili? Zapraszam do oglądania, porobimy sobie zaraz eksperymenty. Spróbuję obrócić taką panewkę i spróbuję obrócić taką z wypustką. Użyję dużej siły, przemocy, pobawimy się trochę, żeby Wam zobrazować, że takie twierdzenie, że tą obrócić łatwiej, a tę nie łatwiej, to po prostu bzdura. Spójrzcie, mamy tutaj stopę korbowodu. Jest to korbowód z mojego 2,5 TDI, tak swoją drogą. I pokażę Wam teraz, na jakiej zasadzie działa to, że panewka jest zamocowana w korbowodzie, czyli że ona się nie obraca, jest stabilnie. Spójrzcie, mam tutaj jedną z panewek. Zobaczcie, założę ją. Panewki wkładamy w taki sposób, że ją wsuwamy. Dlaczego wsuwamy panewkę, a nie wkładamy ją z góry? Wsuwając, mamy pewność, że ona będzie dokładnie przylegała do powierzchni tutaj korbowodu i że nic tam pod spodem nie wlezie. Także to jest też kluczowe, bo mocowanie panewki czy zablokowanie jej w korbowodzie polega na tym, że średnica zewnętrzna obu panewek, czyli jak to założymy teraz tutaj, prawda? Średnica zewnętrzna jest większa niż średnica wewnętrzna samego korbowodu, stopy korbowodu. Ale ja Wam to zaraz zademonstruję, żebyście nie powiedzieli, że ja oszukuję. Wkładam teraz tę panewkę. Tutaj zobaczcie, włożę ją. Tak samo wsunę tutaj do stopki. I zobaczcie, teraz będę to skręcał. Mam przyłożoną stopkę tutaj do korbowodu. I spójrzcie na jedną rzecz. Kiedy tutaj przycisnę palcem, tutaj w tym miejscu widać, że stopa nie przylega do korbowodu. Co to oznacza? To oznacza, że średnica panewek zewnętrzna jest większa niż średnica wewnętrzna korbowodu. Tutaj tej stopy korbowodu. Patrzcie teraz. Mam tutaj szczelinomierz i zademonstruję Wam. Spróbujemy teraz włożyć 10 setnych milimetra w tę szczelinę. Zobaczymy, czy wejdzie. O, weszło bez problemu. Spróbujemy włożyć teraz więcej. Pamiętajcie, że ta panewka jest używana, czyli ona już była skręcana, ona ma jakiś przebieg. Podejrzewam, że nawet spory. O, zobaczcie. Wkładam teraz 15 setnych milimetra i już jest tutaj pewien opór. Dobra, skręćmy to i zobaczycie, jak będzie wyglądało skręcanie tego korbowodu. Co będzie się działo, jak ja będę go skręcał? Czy mogę Wam zademonstrować pewien efekt, który będzie miał miejsce, że jak dociskam korbowód tutaj, widzicie, to szczelinka przechodzi na tę stronę, czyli
panewki się przesunęły. Tak samo jak ściskam tutaj, to szczelinka pojawia się z tej strony. Zobaczmy, ile ona wynosi. Tutaj muszę docisnąć. No, 15 wchodzi. 15 wchodzi. Nie ma to dla nas większego znaczenia, to ile tutaj wchodzi, to przy składaniu silnika nie odgrywa żadnej roli. Chyba że źle dobraliśmy panewki, no to wtedy może być problem. Ale to... O, dwie dyszki wchodzą nawet, zobaczcie. 20. Mniejsza z tym. Patrzcie, co się będzie działo, kiedy będę skręcał ten korbowód. Ja zawsze jak skręcam korbowody czy podstawy, główne wału, staram się to robić równomiernie. Później kiedy dokręcam na odpowiedni moment, to też raz jedną śrubę, raz drugą. Nigdy tak, że jedną na maksa, a potem dopiero drugą. O! Użyłem za dużej siły. I spójrzcie, co się teraz stało. Nie mamy teraz tutaj żadnej szczeliny. Nie da się tu włożyć nic. Zobaczcie. Mam nadzieję, że to widzicie, bo dosyć dobrze ustawiłem sprzęcik do nagrywania. I co, o czym to świadczy? Ta powierzchnia ściśnięcia to jest po prostu zmiażdżona panewka w tym momencie. I ona jest w tej chwili zablokowana w korbowodzie. I takie samo działanie jest w przypadku panewek z występem tutaj pozycjonującym i bez występu pozycjonującego. Jeśli zrozumieliście, jaka zasada jest działania mocowania panewki w korbowodzie, no to wiecie, że ten występ pozycjonujący nie ma nic wspólnego z tym, czy ona będzie się obracała, czy nie będzie się obracała, bo siły, które działają na panewkę, to przede wszystkim ściskanie, które jest generowane przez te różnice w średnicach. I jest to po prostu ciasne pasowanie. Nie chcę szastać tutaj różnymi liczbami, ale tak z głowy to chyba 0,02 mm jest różnica w średnicach między zewnętrzną panewki a wewnętrzną korbowodu. Zadacie teraz takie pytanie. Po co w takim razie w ogóle jest ten występ pozycjonujący? Po co go robią? Robią, a raczej robili, bo już robią coraz mniej. Chodziło o to, że kiedy panewki były wyposażone w kanały olejowe, to występ był po to, żeby się nie pomylić, żeby po prostu wiedzieć, gdzie tę panewkę włożyć. Dlatego też jest tak często, że główne panewki mają jeszcze te występy, a panewki korbowodowe nie mają. Z występów zrezygnowano, z zamków zrezygnowano dlatego, że one przeszkadzały podczas procesu maszynowego składania silników. A większość silników w tej chwili jest składana maszynowo, czyli robot to wszystko robi tam automatycznie. I występ był też po to, aby osadzić panewkę zawsze po środku. No nie zawsze jest to po środku, bo czasami panewka musi być delikatnie przesunięta, a o tym decydują konstruktorzy. W korbowodach zazwyczaj jest zawsze po środku, w podporach głównych czasami może być przesunięta. To już zależy od tego, co sobie wymyślił konstruktor. W każdym razie, mając występ, tutaj na pewno się nie pomylimy, bo ustawimy ją, inaczej się nie da po prostu, chyba że na siłę ktoś to zrobi. W każdym razie, kiedy robi to maszyna, nie ma szans na to, żeby się pomyliła, zawsze ustawi panewkę w swojej odpowiedniej pozycji. Natomiast my musimy zwracać szczególną uwagę, składając takie korbowody, wkładając takie panewki, żeby na korbowodzie zawsze była po środku. W przypadku panewek głównych zazwyczaj macie te występy i tam ciężko jest popełnić błąd. No chyba że założycie panewki odwrotnie, tak żeby zasłonić kanały olejowe, to długo taki silnik raczej nie pochodzi. Teraz przygotowałem kilka takich prostych testów, aby zobrazować Wam, z jaką siłą ta panewka siedzi w korbowodzie. Trochę nad tym główkowałem, nie było to takie proste.
Spróbuję tę panewkę obrócić. Użyję do tego młotka i przecinaka. Nie bądźmy dziecinni, użyję takiego przecinaka. Spróbuję też wybić panewkę z korbowodu, taką z zamkiem i taką bez zamka, żeby Wam zobrazować, jakie siły tam działają w tym korbowodzie. Jeszcze jakby ktoś z Was miał jakieś takie obiekcje co do tego, że na przykład temperatura może mieć wpływ na to, jak mocno ona jest ściśnięta, to panewki swoją zewnętrzną warstwę głównie mają ze stali i ona ma taką samą rozszerzalność cieplną jak korbowód. Także tutaj zmiana temperatury nie ma zbyt dużego znaczenia. W mocno obciążonym silniku temperatura oleju, tutaj filmu olejowego, może osiągać do 150 stopni pod wpływem tarcia płynnego, jakie ma tutaj miejsce, bo w sprawnym silniku podczas ruchu obrotowego tutaj występuje tarcie płynne, natomiast kiedy odpalamy silnik, przez moment mamy tarcie statyczne. Na szczęście to tarcie statyczne przy uruchamianiu, patrzcie, ono jakoś nie niszczy tych silników. Ostatnio pokazywałem Wam rozebrany silnik 1.8 turbo po przebiegu 200 tysięcy. Zwróćcie uwagę, że panewki były tam jak nowe. A patrzcie, tyle lat. 200 tysięcy kilometrów przebiegu. Odpalanie, gaszenie, panewki jak nowe. Także to, że te panewki się zużywają, to nie zawsze wina tylko tego, że Wy go odpalacie i gasicie. Czasami przyczynia się do tego coś więcej. Ale o tym będę mówił kiedy indziej. Zrobię teraz taki eksperyment. Włożę panewka bez zamka. Włożę ją zupełnie nieprawidłowo, bardzo krzywo. Spójrzcie, ona połowa jej będzie wystawała. Tak samo zrobię tutaj z połową, ze stopką korbowodu, żeby tak to zrobić źle, bardzo źle. I spróbujemy po skręceniu tego korbowodziku i spróbujemy to przesunąć. Zobaczymy, jak ciężko będzie ruszyć tę panewkę tutaj osadzoną w tym korbowodzie. Ściskam. Tutaj już nie będę aż tak drobiazgowy, nie będę biegał po klucz dymamtometryczny, bo są to tylko nasze durne eksperymenty. Dobra, zobaczmy. O, nie da się tego ruszyć. Stoi bardzo stabilnie. Co teraz zrobimy? Zastanówmy się. Może potraktujemy to młotkiem. Dobra, uwaga, lecimy z tematem. Ja nie stukam lekko, patrzcie, ona się już podeformowała, a nawet nie drgnie. A zamocowana jest tylko w połowie. Mam nadzieję, że ostrość łapie. Dobra, spróbujemy ją teraz porządnie sklepać. Zobaczcie, udało się ją wbić, ale jakim kosztem? Została zmasakrowana. Ta panewka już nie pochodzi długo, ale widzieliście, używałem młotka. Ten młotek waży 630 gramów z trzonkiem, czyli taki pół kilograma. Spójrzcie, jak wygląda teraz te panewki, jak wyglądają po potraktowaniu ich młotkiem. O, te paneweczki już nie pochodzą, ale myślę, że zobrazowałem to Wam, jakie siły tutaj występują mniej więcej. Ciężko jest to jakoś zmierzyć, wiecie. Chciałem zbudować jakiś przyrząd, którym bym obracał te panewki, ale większość przyrządów, które bym skonstruował, wymagałyby tego, aby panewkę jakoś zrobić w niej jakieś mocowania. Myślałem też nad tym, żeby coś po prostu, jakiś element
wkleić do tej powierzchni panewki, ale nie jest to dobre rozwiązanie, bo tutaj ta warstwa panewki to jest specjalna warstwa, która umożliwia jak największy poślizg przy tarciu statycznym właśnie, czyli ta cieniutka warstewka, nie można tego dotykać palcem przy nowych panewkach nawet, bo ona ma nam tutaj smarować, kiedy uruchamiamy samochód. Przy każdym starcie ona ma chronić czop wału korbowego. Dlatego tutaj te panaweczki są pokryte często taką warstewką takiego bardzo delikatnego materiału. Dobrze, przejdźmy teraz do kolejnego testu. Teraz będę próbował obrócić tę panewkę, ewentualnie ją ruszyć za pomocą młotka i przecinaka. Najpierw zacznę małym przecinakiem, używając cały czas tego samego młotka. Jak widać, dosyć mocno siedzi. Teraz użyję dużego przecinaka. Panewka jeszcze nie drgnęła. Starać się jakoś ją obrócić. Nie chcę drgnąć. Szczerze mówiąc, myślę, że to nie ma sensu. Raczej dalsze klepanie nie ma sensu. Panewka nawet nie drgnie. Myślę, że dopiero by się ruszyła, kiedybym ją tutaj na tyle zniszczył, że aż po prostu by się chyba poluzowała wtedy w obudowie. To bez sensu. Spróbuję teraz to samo zrobić z panewką, która jest wyposażona, mówiąc kolokwialnie, zamek, czyli występ montażowy, występ pozycjonujący. Jak zwał, tak zwał. Zobaczcie, zaspawały się te panewki ze sobą do tego klepania, ale jazda. A patrzcie, że to są używane panewki. To są używane panewki i one wcale nawet nie są w dobrym stanie. Zobaczcie, jak ta jest zniszczona, a mimo wszystko z jaką siłą ona tutaj się trzymała. Patrzcie. Widzicie? Myślę, że mit z tym, że panewki bez zamków trzymają się słabiej, to jest, wiecie, jedna wielka bujda i nie powtarzajcie takich głupot. Jak ktoś wam gada takie rzeczy, to puśćcie mu ten filmik. Kurczę, jak jestem z siebie dumny, że teraz edukuję trochę to nasze społeczeństwo, bo nie będzie gadania takich głupot. Dobra, teraz zamontuję tutaj korbowód z panewkami, z występem, z zamkiem i zobaczymy, jak tamta panewka będzie się opierała moim testom. Ok, mamy tutaj drugi korbowodzik. Ten jest z 2, a tamten był z 1.9 w ogóle z BXE, a ten jest z 2.5 TDI mojego. Trochę mi szkoda, bo ten korbowód jest dobry. Panewka jest do wyrzucenia, ale korbowód już też wyrzucę, bo po takich wojażach nie zamontuję go do żadnego samochodu, nawet do swojego. A jak mówi przysłowie,
u siebie, rób jak u siebie, a u obcego, rób jak u obcego. To nic nie znaczy. Nie. Ten mały przecinek jest bez sensu. Jedziemy dużym teraz. Nic. Jak widzicie, niezależnie czy mamy ponewki z występem pozycjonującym, z zamkiem, czy nie mamy zamka, ta siła, z jaką one są osadzone, jest taka sama. Ja wiem, że to nie jest jakieś badanie laboratoryjne, jakieś takie precyzyjne i dokładnie, i w ogóle mógłbym zbudować jakiś specjalny przyrząd, ale szczerze mówiąc, to jest bez sensu. Jest to ogólnie dostępna wiedza, jak to działa, i myślę, że każdy może też znaleźć, czy w internecie, czy w książkach, dlaczego jest tak, jak jest. I chodziło głównie o to, żebyście zrozumieli, żeby w sposób taki namacalny, można powiedzieć, wam pokazać, że wcale tak nie jest, że te zamki trzymają te panewki. Zamki w ogóle do tego nie służą. Szczerze mówiąc, osobiście uważam, że ten zamek, jak tutaj jest, kurde, to został tak zmasakrowany, że prawie go nie widać, to jeszcze jest mniejsza powierzchnia docisku i ta panewka jeszcze, tak naprawdę ta z zamkiem, jeszcze słabiej się trzyma w korbowodzie niż ta bez zamka. Przynajmniej tak uważam. I tak biorąc pod uwagę prawa fizyki i mechaniki, to może i tak jest, że ona słabiej się trzyma trochę. To już koniec tego odcineczka. Mam nadzieję, że rozjaśniłem wam pewne kwestie, jeśli chodzi o budowę silnika, jak to tam jest wszystko zrobione. Ja wiem, że to może nie jest jakiś taki, wiecie, bardzo naukowy sposób. Nie zostało tutaj nic zmierzone, ale wydaje mi się, że to, co wam zobrazowałem wam, jak jest zamocowana panewka w korbowodzie, pozwoli myślącemu człowiekowi zrozumieć zasadę i nie będziecie powtarzać takich głupich mitów, że ten zamek coś tutaj robi, czy ten występ, tak, występ, występ przed wami, telewidzami, występ. Jeszcze odpowiemy sobie na takie pytanie, to dlaczego ta panewka się obraca i dlaczego tamte się nie obracały z tymi zamkami, zamki, z tymi malborkami, a te bez malborków się obracają. Jak wam mówiłem wcześniej, te panewki bez zamków to jest nowoczesny wynalazek, takie nowe linie produkcyjne porobili w fabrykach samochodów. Po prostu tak jest szybciej robić silniki, szybciej, wiadomo, taniej, więcej można zarobić na sprzedanym samochodzie i dlatego stosuje się bez zamków. Nie ma to nic wspólnego z tym, czy ona mocniej, czy słabiej jest tam osadzona. Współczesne silniki, oleje takie long life. Każdy mówi, że oleje long life, ale to jest oddzielny temat. Czy oleje long life niszczą? Nie, to eksploatacja niszczy silnik. Nieprawidłowa eksploatacja niszczy silnik, a nie oleje long life. Long life. Long life to taka religia, można powiedzieć. Long life. Czyli, że zmieniać olej co 30 tysięcy kilometrów. W pewnych warunkach można tak zmieniać i będzie dobrze. Tak. A w pewnych warunkach nie. I tego już nikt nie mówi. A zresztą, co tutaj dużo mówić. W każdym razie do obrócenia panewki dochodzi w momencie, kiedy ona już jest zatarta. I kiedy dochodzi do tego, że wyciera się ta właśnie powierzchnia
stali, czyli tej podstawy tej panewki, ta zewnętrzna, kiedy ona się już osłabi, przestaje działać ta siła, która ją rozpiera w tym korbowodzie. Ta siła ściskania przestaje działać i ona wtedy zaczyna się obracać. A kiedy zaczyna się obracać, tutaj nie ma na zewnątrz żadnego smarowania. Już powstaje cały czas takie tarcie, które powoduje, że ta stopa korbowodu się wyrabia i no jest zatarcie. Już wtedy tłok zaczyna wędrować coraz wyżej, bo tu się robi luz, tłok idzie coraz wyżej i robi takie puk, puk w głowicę i wtedy kierowca, jak słyszy takie puk, puk, to zazwyczaj daje więcej gazu, żeby to przeszło. No to nie przechodzi, robi się jeszcze głośniej i tam korba wtedy tak bokiem wychodzi przez blok silnika zazwyczaj. No tak. Także to wszystko. Dzięki za oglądanie. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to dajcie suba. Jak jesteście nie pierwszy raz, to dajcie łapkę w górę. I to wszystko. Narka.